agresorzy i współpracowali z Hitlerem. Na wschodzie eksploatowane. Jeszcze może jeden przykład polityki historycznej, jeżeli chodzi może troszkę naszego dalszego sąsiada. Mam tutaj na myśli Francję. Ostatnimi laty też chociażby z redaktorem przed programem sobie opowiadaliśmy, że pewne środowiska mówiły o tym, Francja, że musimy przepraszać za swoje winy, tak. Mówić o rzeczach złych, które Polacy zrobili, na tym się skupiać. Oczywiście, że musimy badać ciemne strony polskiej historii, jak najbardziej. Należy o tym mówić, ale nie należy tylko i wyłącznie na tym się skupiać. Nie należy tylko i wyłącznie na tym się skupiać. Uważam, że jako naród nie ma narodów dobrych i złych. Obok ludzi dobrych i złych w danym narodzie są całe odcienie szarości. Niemniej tu też być może niektórzy radiosłuchacze mnie skrytykują, ale uważam, że jako państwo, jako naród pośród tych wielkich narodów w Europie są narody, które o wiele więcej, zdecydowanie więcej zła wyrządziły nie tylko w Europie, ale i na świecie. I tutaj nawiązuję chociażby do Francji. Ostatnio miałem okazję w październiku poprzedniego roku być we Francji, pracować we francuskiej szkole, edukować tamtejszą młodzież. I Francuzi na przykład w ogóle nie mówią o kolonializmie, znaczy może inaczej, mówią o kolonializmie, o epoce kolonialnej, w której Francja brała aktywny udział. Często był to udział negatywny, mam tutaj na myśli chociażby wojny kolonialne, które po II wojnie światowej Francja toczyła w koloniach, w obronie kolonii. Były to bardzo brudne wojny, bardzo krwawe wojny, gdzie wojska francuskie stosowały odpowiedzialność zbiorową. Czyli jednym słowem, nie jest to rzecz, z której Francja powinna być dumna, a właśnie we Francji wręcz przeciwnie. O okresie eksploatacji kolonialnej generalnie mówi się raczej pozytywnie. Że to dzięki temu Francja stała się wielka, to powodowało wielkość Francji. W ogóle się nie mówi o tym, co Francja robiła w trakcie tych brudnych wojen kolonialnych. Także tutaj też tego typu polityka historyczna jest prowadzona. Także takich kilka przykładów. Akurat może to są przykłady, jak nie powinna być prowadzona polityka historyczna. Niemniej chodzi o to, że w wielu państwach, nie tylko państwach autorytarnych, ale i państwach demokratycznych, pewne elementy są podnoszone, pewne elementy są ukrywane albo reinterpretowane. Także tutaj na to też chciałbym zwrócić uwagę. I trzecia rzecz, którą anonsowałem, którą zapowiadałem, należy niewątpliwie odnieść się do sukcesów polityki historycznej, jakakolwiek ona by nie była, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. Te sukcesy są związane w dużej mierze z działalnością edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. I tutaj w pierwszej kolejności chciałbym opowiedzieć o trzech wydarzeniach, które niejako zostały wyciągnięte z popiołów, z czeluści. Jak na początku programu powiedziałem, gdyby właściwie jeszcze kilka lat, ileś lat o tym nie mówić, prawdopodobnie te wydarzenia na trwale byłyby zapomniane albo byłyby znane tylko w nielicznych środowiskach, a dzięki temu albo już one wypłynęły na szerokie wody opinii publicznej, albo w tej chwili właśnie wypływają. Takim uważam największym sukcesem, jeżeli chodzi o coś, co chwyciło w polskim społeczeństwie, szczególnie pośród młodzieży, jest przywrócenie pamięci o żołnierzach wyklętych. Uważam, że to jest największy sukces, również na polu edukacyjnym, jeżeli chodzi o działalność Instytutu Pamięci Narodowej.
przez kilkadziesiąt lat o tym się nie mówiło. Nawet to pojęcie żołnierze wyklęci oznaczało pierwotnie, że ci bohaterowie mieli zostać zapomniani. Na zawsze nie miało się o nich mówić. Jednak temat został podjęty, temat został rozpromowany i teraz o tych naprawdę autentycznych bohaterach, żołnierzach wyklętych, ale również i o innych członkach, działaczach szeroko pojętej opozycji podrugowojennej, opozycji antykomunistycznej, działaczach opozycji antykomunistycznej zaczęto mówić, a szczególnie pojawiła się moda na żołnierzy wyklętych. Także tutaj tą rzecz należy uznać za plus, jako taki słuszny, dobry element związany z promocją pewnych osób, z promocją pewnych wydarzeń. Druga rzecz, to również można uważać to, że jest to duży sukces, również związany w znacznej mierze z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej. To jest sprawa czegoś, co cały czas niezbyt dobrze, niezbyt precyzyjnie jest nazywane zbrodnią wołyńską. Już dzisiaj wiemy, że to było ludobójstwo. To było ludobójstwo i ograniczało się nie tylko do obszaru Wołynia, ale obejmowało znacznie większy obszar tak zwanej Małopolski Wschodniej. Czyli właściwe pojęcie na temat ludobójstwa, którego dokonali Ukraińcy na Polatkach w latach 1943-1945, tak mniej więcej, bo to wówczas było największe natężenie tej akcji, na południowo-wschodnich Kresach, to możemy mówić tutaj o ludobójstwie wołyńsko-małopolskim. To jest o wiele bardziej prawidłowa nazwa. W każdym razie pojęcie, które cały czas funkcjonuje, zbrodnia wołyńska, ona troszkę rozmazuje to, czym rzeczywiście te wydarzenia były. To było ludobójstwo. I uważam, że też narracja na ten temat, która została ostatnimi czasy podjęta, rozpropagowanie tego tematu, przypominanie o tych wydarzeniach, chociażby przy okazji Krwawej Niedzieli 11 lipca, rocznica przypada właśnie co roku wydarzeń z 1943 roku, to jest również niewątpliwie sukces, jeżeli chodzi o przywrócenie tego wydarzenia do powszechnej opinii publicznej. A lada moment ta rzecz też mogłaby ulec zapomnieniu, rozwodnieniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I trzecia rzecz, którą też należy uznać, może jeszcze nie za sukces, która jest najświeższym tematem, który jest w cudzysłowie promowany między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Tak właściwie na dobrą sprawę taka duża akcja edukacyjna związana z tym wydarzeniem została podjęta poprzedniego lata, czyli latem 2017 roku. Chodzi o tak zwaną operację polską przeprowadzoną przez sowiecką policję polityczną, czyli NKWD w latach 1937-1938. To jest rzeczywiście też wydarzenie, o którym ja jako zawodowy historyk też tak na dobrą sprawę dowiedziałem się całkiem niedawno. Może przypomnimy radiosłuchaczom, że pod tym takim eufemistycznym pojęciem w cudzysłowie operacja polska NKWD kryła się akcja ludobójcza przeprowadzona w latach 30. w okresie Wielkiego Terroru na terenie Związku Sowieckiego przez sowiecką policję polityczną, która polegała de facto na fizycznym wymordowaniu wszystkich Polaków płci męskiej, którzy na terenie Związku Sowieckiego się znaleźli. Pod różnymi pretekstami rzeczywistego lub domniemanego należenia do polskiej organizacji wojskowej, pod pretekstem tego, że mieszkali w strefie przygranicznej, pod pretekstem tego, że kontaktowali się z polskimi dyplomatami. Preteksty miały jakieś tam znaczenie, ale to były zawsze pretekstami. Chodziło de facto o to, żeby wyeliminować mniejszość narodową
Polską z terenu Związku Sowieckiego, żeby złamać jej kręgosłup. Szacunki mówią co najmniej o 111 tysiącach wymordowanych osób w tym okresie, a z pewnością było ich więcej. I też tą operację bez wątpienia możemy nazwać ludobójstwem. Pierwszym ludobójstwem z serii ludobójstw, które zdarzyło się jeszcze przed II wojną światową. I to jest taka nowa rzecz. Dzień pamięci związanych z operacją polską NKWD na terenie Związku Sowieckiego. Po raz pierwszy, jak wspomniałem, był obchodzony latem. Na pamiątkę 11 sierpnia 1937 roku, gdy został podjęty rozkaz o rozpoczęciu tejże operacji. Operacji skierowanej przeciwko Polakom w Związku Sowieckim. Także to jest takie najnowsze działanie związane z przypomnieniem, wprowadzeniem do opinii publicznej, do powszechnej świadomości rzeczy, wydarzenia, o których wcześniej w ogóle się nie mówiło, które było nieznane, zapomniane i przemilczane. To może tyle słowem wstępu. I myślę, że dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że historia nie jest czymś, co przeminęło, ale wciąż wywiera wpływ na nasze życie i osobiste, i jako też społeczeństwa, jako narodu. A więc jak najbardziej myślę, że jest to temat aktualny. Historia, pewna świadome jej kreowanie, przeżywanie tutaj. I też tak w tym roku, który teraz rozpoczęliśmy, stulecie odzyskania niepodległości, a więc gdzieś rok budowania, może odzyskiwania tej takiej świadomości bycia jednym narodem. Tak sobie też słuchając pana tutaj właśnie, myślę, że no, trudno jest zbudować wspólnotę narodu, odrzucając taką wspólnotową też i pamięć, taką kolektywną pamięć, jako taki wspólny skarbiec pewnych tradycji, takiej tożsamości, że jest coś, co nas łączy. A więc to jest też, bo tu pan dotykał tych naszych sąsiadów, pokazując, jak, że to jest coś no, powszechnego w wielu krajach. Pewne świadome budowanie tego skarbca pamięci narodowej. Jak my się widzimy, jak my chcemy, żeby nas widziano. A więc też ten rok, szczególnie 2018, stulecie niepodległości, tak, jest to na pewno takie pole do tego typu też dyskusji, do refleksji. Jaka jest nasza pamięć, jaka jest nasza historia, kim my jesteśmy, mając taką tożsamość narodową, my jako Polacy. Ja przede wszystkim chciałbym podkreślić, że nie należy rozumieć polityki historycznej jako zakłamywania tudzież naciągania faktów. Ja ją rozumiem właśnie w taki edukacyjny sposób, jako promocję pewnych wydarzeń historycznych, o których kiedyś się nie mówiło. To jest istotne, bo jednak czym innym jest właśnie tak rozumiana polityka historyczna, w sensie promocji pewnych wydarzeń, a czym innych jest zwykły tok nauczania ucznia w szkole, najpierw podstawowej, później w szkole średniej, który trwa no, bez mała kilkanaście lat. Jednak w tym toku nauczania historii uczeń dowiaduje się o elementach historycznych, poczynając od średniowiecza, kończąc na współczesności. Natomiast i to jest tok nauczania historii, natomiast polityka historyczna to jest promowanie pewnych wydarzeń z określonych względów. Jakie to są względy? No takie, że o tychże wydarzeniach nie można było mówić. Dlatego należy o nich przypomnieć, dlatego należy je szeroko rozpropagować i tak dalej, i tak dalej. Taka pozytywna polityka historyczna. Ja tak, znaczy świadomie przykłady spoza Polski podałem. Podałem przykłady polityki historycznej takie właśnie troszkę negatywne, ale ja rozumiem politykę historyczną jako coś dobrego, coś właśnie jako propagowanie rzeczy, o których się nie mówiło. To jest według mnie najważniejszy element, jeżeli chodzi o politykę historyczną. A ja tak dodam tylko jeszcze tak trochę przekornie, że to nie mówienie o pewnych rzeczach, omijanie pewnych rzeczy też jest polityką historyczną, bo z jakichś powodów się pewnych rzeczy nie mówiło. Tak, no tutaj podałem przykład Francji, z podwórka francuskiego,
Państwa francuskiego, jak najbardziej. Drodzy Państwo, jest 22. Myślę, że jest to dobry czas, żeby rozpocząć nasze wspólne dyskusje. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. W czasie II wojny światowej. Popatrzmy, ile Rosjanie wyrządzili zła, był Katyń, były wywózki, ale z drugiej strony proszę przyjechać do byłego obozu niemieckiego, nie nazistowskiego, to niemieckiego w Oświęcimiu, zobaczyć, co Niemcy robili, jakie eksperymenty na ludziach, gdy dziecko małe się urodziło, rzucali maleńkim dzieckiem o ścianę i o tym się nie mówi. I to dlaczego dzisiaj mówimy nazistowski niemiecki obóz, a nie niemiecki obóz? Jak można być tak perfidnym narodem jak Niemcy? I teraz tak, z najnowszej takiej teczki, jakbym to powiedział. No dobrze, że to Polska, dobrze, że to Polska. Niemcy testowali włoski samochód Fiat Brava. Ten samochód miał swoje wady, tam i, ale zalety tak samo. I Niemcy nie zostawili na nim suchej nitki. Dlaczego? Bo ten samochód nie był niemiecki, tylko włoski. I teraz proszę popatrzeć, co się stało z aferą z Volkswagena, jeżeli chodzi o tą sieczność spalin. Przecież, Boże kochany, normalny człowiek by się, mówię tu o narodzie niemieckim, normalny człowiek by się ze wstydu spalił. No jak można być takim perfidnym? I ja zawsze podkreślam, nigdy Niemców, zawsze Niemców nienawidziłem, nienawidzę i będę nienawidzić, mimo że jestem Ślązakiem z krwi i kości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, Boże. Damię, tylko dodam tak, że no, chrześcijanin nie nienawidzi, modli się też za nieprzyjaciół. No tyle dodam. Bardzo proszę, panie doktorze. Szanowni radiosłuchacze, ja oczywiście do kwestii samochodowych, tak zwanych technicznych, absolutnie się nie będę odnosił, bo to nie jest moja dziedzina. Natomiast chętnie nawet rozwinę temat ludobójstwa związanego z II wojną światową i z okresem bezpośrednio przed II wojną światową. Należy mówić wprost, i to jest jeszcze stosunkowo wiedza rozproszona na temat ludobójstwa, a tak właściwie ludobójstw, które miały miejsce na narodzie polskim, dokonane zostały na narodzie polskim, celowo używam pojęcia naród polski, w okresie II wojny światowej i przed II wojną światową. Jak mówię, o wiele właściwszym jest mówienie o ludobójstwach, które zostały dokonane. Albowiem no, przez kilkadziesiąt lat uczono nas, że w trakcie II wojny światowej mordowali nas przede wszystkim Niemcy, a tymczasem już dzisiaj wiemy, że owszem, oni również, ale nie tylko. Jak przed momentem powiedziałem, ludobójstwo na narodzie polskim, na Polakach, rozpoczęła się, jeżeli chodzi o XX wiek, tak właściwie przed II wojną światową. Tutaj mam na myśli omawianą skrótowo przeze mnie tak zwaną operację antypolską NKWD z lat 1937-1939. Także to było pierwsze ludobójstwo, jeżeli chodzi o XX wiek, przeprowadzone na narodzie polskim, na Polakach. Kolejne miały miejsce w trakcie II wojny światowej. Kolejne ludobójstwo, czyli pierwsze, które zostało dokonane w trakcie II wojny światowej, to ludobójstwo na Polakach, narodzie polskim, dokonane przez Niemców. Największe liczebnie symbolem tego rzeczywiście jest system obozów zagłady. Najsłynniejszy obóz zagłady to Auschwitz na terenie Oświęcimia, niemiecki obóz zagłady. Drugie ludobójstwo, o którym mogliśmy usłyszeć, można było mówić swobodnie mniej więcej od 30 lat, było to ludobójstwo sowieckie. Takim najważniejszym
elementem tegoż ludobójstwa jest zbrodnia katyńska. Ale to nie tylko Katyń, to nie tylko zbrodnia katyńska wchodzi w skład tegoż ludobójstwa. Trzecie ludobójstwo dokonane na narodzie polskim to ludobójstwo ukraińskie. Jak powiedziałem, takim symbolem, troszkę nazwą eufemistyczną, jest zbrodnia wołyńska. Już dzisiaj wiemy, że pod pojęciem zbrodnia wołyńska kryje się ludobójstwo wołyńsko-małopolskie. Również, czyli tak de facto, w trakcie II wojny światowej na narodzie polskim zostały dokonane trzy ludobójstwa. Czwarte ludobójstwo miało miejsce bezpośrednio przed II wojną światową, czyli można powiedzieć, że na Polakach, na polskim narodzie właściwie zaczęli nas mordować w XX wieku nasi trzej główni sąsiedzi. Przy tym trzeba pamiętać również o tym, co robili nacjonaliści litewscy w trakcie II wojny światowej. Oczywiście każdy znający historię wie, że w trakcie II wojny światowej nacjonaliści litewscy, Litwini kolaborowali, współpracowali z III Rzeszą Niemiecką. Duża część mordów dokonana przez tych nacjonalistów była związana z formacjami, które bezpośrednio podlegały Niemcom, ale nieraz i były pewne odejścia od tej tak zwanej reguły. W każdym razie zbrodni dokonanych przez tychże nacjonalistów na Polakach, na polskich Żydach formalnie, oficjalnie nie nazywa się kolejnym ludobójstwem, niemniej należy mieć o nich świadomość. Konkludując, w trakcie II wojny światowej, przed II wojną światową na Polakach, na polskim narodzie została dokonana rzecz, która tak właściwie, jako historyk muszę powiedzieć, nie ma precedensu w historii. W pewnym momencie praktycznie wszyscy sąsiedzi nasi zaczęli nas mordować, stąd można mówić o ludobójstwach w liczbie mnogiej. Na szczęście II wojna światowa skończyła się w 1945 roku, gdyż to jest oczywiście troszkę political fiction, ale gdyby ona trwała jeszcze jakiś czas dłużej, to jako naród fizycznie byśmy nie przetrwali. Witamy, Radio Maryja. Halo? Cześć Boże, Krzysztof Wójtyma. Tutaj panowie się odnoszą, pan historyk, że IPN ma w ręce po prostu, nie ma związanych rąk, może badać, dowodzić każde zdarzenia. To ja bym chciał się odnieść, jak to wygląda na sprawie właśnie Jedwabnego. No przecież badania zostały przerwane przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i do dzisiejszego dnia całą odpowiedzialność ponosi nad Polski za te mordy, tak? A są podejrzenia, że to dokonała grupa specjalna Fechtmanu, która jeździła w tym rejonie, akurat się poruszała, i że to oni dokonali tych mordów. I dlaczego do dzisiejszego dnia są te badania blokowane i nie można przeprowadzić tych badań. Tak samo Pogrom Kielecki. Chciałbym, żeby tutaj pan historyk się do tego odniósł, bo Pogrom Kielecki też za ten pogrom odpowiadają Polacy. Taka teraz jest narracja. Ale chciałbym, żeby badania wykazały, kto zlecił tę całą prowokację i na czyje po prostu było żądanie, tak? Bo my Polacy jesteśmy teraz za wszystko obwiniani. A dobrze wiemy, że historia nie jest wygląda tak jak wszyscy mówią, tak? Jak w książkach jest napisane, bo jest też dużo zakłamanych rzeczy i dobrze pan o tym wie. Chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Szczęść Boże panu. Bardzo proszę. Chciałbym podkreślić, że wypowiadam się jako pracownik tego najniższego pionu, najniższego poziomu w strukturze Instytutu Pamięci Narodowej, czyli delegatury w Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o... I tutaj z całą świadomością mogę powiedzieć, że jakich nigdy nie było i nie ma jakichkolwiek nacisków, jakichkolwiek listy rzeczy, które mamy lub nie mamy robić. O tym już opowiadałem i to chcę jeszcze raz podkreślić. W Polsce jest wolność badań naukowych i nikt historykowi nie może narzucić interpretacji historii, ale oczywiście ta interpretacja powinna odpowiadać prawdzie historycznej. Nie wolno kłamać w
interpretacji. Interpretacja powinna być zgodna z prawdą historyczną. To jest podstawa, podstawa warsztatu każdego historyka. Odnosząc się do tych szczegółowych rzeczy, które wskazał radiosłuchacz, kwestia Jedwabnego, kwestia tam radiosłuchacz również mówił o pogromie kieleckim. Na ten temat jest mnóstwo literatury. Rzecz jasna, wszystkich niuansów, wszystkich aspektów jeszcze nie wyjaśniliśmy, bo to nie jest tak, że historia jest zamknięta. W pewnym momencie jeden z politologów amerykańskich, bodajże Fukuyama, napisał książkę Koniec historii. To oczywiście jest nonsens. Historia nigdy się nie kończy. Zawsze będą odkrywane nowe białe plamy. Nigdy o pewnych wydarzeniach do końca nie dowiemy się, ale niemniej, no, w jednym i drugim przypadku jednak ogólny kontekst historyczny, te zdarzenia zostały w miarę dobrze zbadane, wyjaśnione w oparciu o to, co do tej pory można było zbadać, o archiwa, które były dostępne. Także ja tutaj nie uważam, żeby coś w tym względzie było ukrywane, coś w tym względzie było niedopowiadane. To nie jest tak. To nie jest tak. Być może kwestia dotarcia przebija się do szerej świadomości, to co tutaj pan Krzysztof zgłaszał, że badania są, jak pan mówił, bogate, ale ta narracja, czy ona dotarła do przestrzeni publicznej, do świadomości publicznej, to jest też to pytanie. Jak teraz to udostępnić jeszcze szerzej? Tutaj też z takiego mojego doświadczenia edukacyjnego muszę powiedzieć, niestety, ale jednak z dzisiejszej perspektywy jednak takiej młodzieży, bo bardzo dużo pracuję z młodzieżą, bardzo dużo pracuję z nauczycielami, jednak historia to nie jest, inaczej, może takim powiem językiem młodzieżowym, historia nie jest na topie. To znaczy generalnie młodzież współczesna historią się nie interesuje. Raczej to są tematy, to są rzeczy, szczególnie tego typu, o których teraz sobie opowiedzieliśmy, które bardziej interesują osoby starszego i średniego pokolenia. Także tutaj też na to chciałbym zwrócić uwagę. I trzeba do młodzieży docierać, ale nie można jej do niczego zmuszać. I witamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, szczęść Boże. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Szczęść Boże, ojcze. Witam serdecznie prowadzącego ojca oraz pana doktora. Panie doktorze, ja bym prosił tylko króciutko, mam pytanie. Dziękuję, że tu słyszałem, że pan doktor edukował również we Francji. Ja mam króciutkie pytanie związane z dostrzakami. O tym się mało Hadziewicz, Marek Hadziewicz, jak czytałem trochę tych jego publikacji. Nie zgodzę się nigdy z stwierdzeniem, że wszyscy Dąbrowszacy to komuniści. Po pierwsze, czy możliwe jest, żeby Dąbrowszak dostał się do czołgów, do Macka, to jest raz. Zresztą przesiewali ludzi, prawda, sprawdzali ich przeszłość. W polskiej prasie Dziennik Bałtycki dosyć trafnie opisał, że tutaj nie można wszystkich... Halo? Tak, słuchamy bardzo. Czy wszystkich można szufladkować do jednej tej, prawda? Chodzi konkretnie, panie doktorze, pan właśnie przebywał we Francji, może pan mieć dużą wiedzę. I czy osoby, które wróciły w 1946, miały orientację, że tutaj jednak NKWD tych ludzi bardzo pilnuje i tak dalej? To uważam, że pan doktor szanowny powinien mieć tą wiedzę, prawda, panie doktorze? Bardzo prosił na antenie króciutko, tak, przepraszam. Mało jest właśnie publikacji, jest to niesprawiedliwe moim zdaniem. Badam również te sprawy. No, przerwało się nam połączenie. Dziękujemy panu za telefon i za to pytanie i oddajemy głos ekspertowi naszemu. Jeszcze raz podkreślam, że jestem edukatorem. Oczywiście w swoim życiu prowadzę badania naukowe, ale moją specjalnością naukową jest polska emigracja polityczna Wielkiej Brytanii w trakcie i po II wojnie światowej, Solidarność w regionie kujawsko-pomorskim, historia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej również w tymże regionie. Także szczegółowo na temat Dąbrowszczaków ja nie udzielę odpowiedzi, że to nie jest moja specjalizacja historyczna. Tutaj są w Polsce historycy, którzy na pewno na ten temat będą mogli szczegółowo i kompetentnie odpowiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć ogólnie. Zawsze od pewnej reguły są wyjątki. Zawsze od pewnej reguły są wyjątki i musimy o tym pamiętać. Ja zakładam, że
nawet w, znaczy zakładam, zawsze jest tak, że nie ma, nikt nie jest jednoznacznie zły, nikt nie jest jednoznacznie dobry. Może to niezbyt precyzyjnie powiedziałem, o co mi chodzi. W każdej złej historii możemy znaleźć pierwiastki dobra. Możemy znaleźć pierwiastki dobra. Bo to nie jest tak, że świat jest wyłącznie czarno-biały. Coś jest wyłącznie czarne, coś jest wyłącznie białe. Także no ale że Bogiem tego świata jest szatan, to trzeba to w Biblii było przeczytać, tak, bo już nie filozofuj. To, że współcześnie... Szatan poza tym jest tak przebiegły, że potrafi faryzeuszy tak wybielić, że oni pięknie wyglądają. Także to jest inna para kaloszy, z innego punktu widzenia ocenianie. On nie ocenia z punktu widzenia biblijnego, patrząc się z punktu widzenia Boga Jahwe, tylko z punktu widzenia własnego widzimisię. Ani czarno-biały, ani nie czarno-biały. Chodzi o to, że ten świat odszedł od Boga i ogólnie to jest czarny i wcale nie jest biały. Biali to byli faryzeusze, bo oni myśleli, że jak będą bardziej na biało ubrani wyglądać, no to, że to sugeruje taką dosłowną prawdziwość i szczerość bieli. Nieprawda. Nie. Szatan, diabeł jest chytry i by tutaj chciał podzielić, że to nieprawda, że to jest czarno-białe, że to nie jest prawda, że to jest albo tak, albo tak. A właśnie, że jest. Dlatego w Biblii mamy bardzo dużo różnych takich rzeczy, abyście wiedzieli, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Abyście umieli odróżnić zło, dobro od zła, proszę Państwa. Także no, w sytuacjach pewnych są kij ma dwa końce. No ale ja rozumiem, skąd jest zainteresowanie radiosłuchacza sprawą Dąbrowszczaków. Zapewne chodzi o tak zwaną dekomunizację ulic, która teraz jest prowadzona i rzeczywiście w niektórych miastach podnoszą się głosy, że akurat niektóre nazwy powinny się zostać, że one nie powinny ulec zmianie. Ja słyszałem, że właśnie sprawa ulic Dąbrowszczaków pod tym kontekstem również jest badana, jest interpretowana. I witamy na antenie kolejnego naszego słuchacza. Bardzo proszę. Szczęść Boże, Damian ze Śląska. Szczęść Boże ojcu dyrektorowi i panu doktorowi. Szczęść Boże. Panie doktorze, ja mam tutaj tak... Notuje mnie jedna rzecz. Właśnie w kwestii wołyńskiej zbrodni. Proszę, no tu na budowie też Ukraińczycy pracują i po prostu... Polska przyzwyczaiła się do Ukraińczyków, Polska musi lubić, bo oni zamiast tych uchodźców są, bo tak to Polska musiałaby przyjąć uchodźców i tak na ten układ są wściekli Niemcy na przykład, bo chcieliby tutaj uchodźców wcisnąć. Z konwencjami międzynarodowymi, które Niemcy podpisały, są odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje na danym terenie. Nie mówiąc już o tym, że przecież Niemcy, jak to się mówi, dali broń do ręki Ukraińcom. I tutaj nigdzie się nie mówi o odpowiedzialności Niemiec. I tu jest odpowiedzialność prawna, jest bezsporna. Bo odpowiada okupant za terytorium, to nie była... Bo tu mówi się tak, że jacyś Ukraińcy mordowali Polaków, prawda, i tak dalej, na wschodnich terenach Małopolski. Przecież to był komisariat Rzeszy Ukraina. Komisariat okupacyjny, a częściowo zahaczało to o district Galicję generalnej guberni. Za jeden i drugi obszar odpowiedzialność prawną ponoszą Niemcy. I nawet w kwestii ewentualnych może teraz tych reparacji i tak dalej, to przecież dziwne, że właśnie ze wszystkich publikacjach w większości, ja nigdzie nie widzę, Niemców tam nie ma po prostu. Mówi się, że Ukraińcy mordowali Polaków, mordowali Żydów i tak dalej. I nie wiem, to pan mówi, prawda, temat dzisiejszej audycji jest no, polityka historyczna. Ja nie wiem, czy Niemców się tam specjalnie wygumkowało z tego. Proszę mi na ten temat, nie wiem, jakie jest pan zdanie, bo ja uważam, że tutaj prawna odpowiedzialność jest jednoznaczna. Okupant odpowiada za wszystko. No to tak, aby w generalnej guberni dano Polakom, Niemców zbroili Polaków i czyjeś Polaków by troszkę zaczęło mordować Żydów. Bo na pewno jakieś antysemickie tam były w historii, może niektórzy porachunki by sobie załatwiali z Żydami, prawda?
Nie są zbrojeni Ukraińców. Panie Damianie, dziękujemy bardzo. Myślę, że tak, pan bardzo jasno swoje pytanie sformułował. Tak. I teraz dajemy głos naszemu gościowi. No dobrze. Ja również dziękuję za to pytanie. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz i bardzo często jest tutaj popełniany błąd logiczny, błąd prawny. Owszem, według konwencji haskiej okupant odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na terenie okupacyjnym. To jest jedna rzecz. I rzeczywiście na terenie Kresów Wschodnich za porządek i bezpieczeństwo odpowiadają Niemcy. Ale za morderstwo odpowiada morderca. Mordowali Ukraińcy. Żebyśmy dobrze zrozumieli, bo to nie jest to samo. To nie jest to samo. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie okupacyjnym odpowiada okupant, czyli Niemcy. Ale za konkretne morderstwa odpowiada morderca. Mordowali Ukraińcy. Nie tylko Polaków. Pamiętajmy, że Ukraińcy, Ukraińska Powstańcza Armia, ale nie tylko Ukraińska Powstańcza Armia, również inne nacjonalistyczne, szowinistyczne organizacje mordowały i dobrych Ukraińców, którzy pomagali Polakom, którzy okazali serce, i Ormian. Wcześniej mordowali Żydów i Czechów, których na tamtejszych terenach było całkiem sporo. Za morderstwo odpowiada morderca. Za sprawcę danego czynu odpowiada sprawca czynu. Owszem, Niemcy... Do Niemców można mieć konkretny i solidny zarzut za to, że nie zapewnili porządku i bezpieczeństwa w stosunku do ludności cywilnej na tamtejszych ziemiach. My z dzisiejszej perspektywy również wiemy, że poniekąd i celowo wszczynali nienawiść między zamieszkującymi tamtejsze tereny i nie tylko tamtejsze tereny, mniejszościami etnicznymi. Ale zgodnie z prawem rzymskim za morderstwo odpowiada morderca. Inaczej jeszcze można to wytłumaczyć naszym drogim radiosłuchaczom. Jeżeli na terenie, znaczy może inaczej, na terenie okupowanej Polski, powiedzmy generalnego gubernatorstwa, komuś, mnie gdybym tam żył, ukradziono by portfel, jakiś złodziej, powiedzmy, ukradłby portfel, to ja do kogo mogę mieć pretensje? Czy do Niemców, którzy powinni zapewnić porządek i bezpieczeństwo, czy do konkretnego złodzieja? W tym sensie, że o to mi chodzi, że za konkretny czyn odpowiada sprawca. Oczywiście możemy mieć ogólne pretensje do tego, że władza na danym terenie nie zapewniła nam tego porządku i bezpieczeństwa. Ale to nie jest to samo, co odpowiedzialność za konkretną zbrodnię. To nie jest to samo, co odpowiedzialność za konkretny czyn. Jeszcze raz podkreślam po raz trzeci, bo to jest niesamowicie istotne, a bardzo często jest podejmowany błąd logiczny. Tutaj się rzekomo powołuje na konwencję genewską. Tak naprawdę to nie jest konwencja genewska, to jest konwencja haska. I konwencja haska nie mówi o tym, że okupant odpowiada za wszystko, co się wydarzyło na tym terenie. Okupant odpowiada tylko za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na danym terenie. Natomiast za konkretne morderstwo, za konkretną kradzież odpowiada sprawca tego konkretnego morderstwa, tego konkretnego czynu. Podstawowe zasady rzymskiego prawa. Tak, i witamy kolejnego naszego słuchacza. Bardzo proszę, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Krzysztof z Kielecczyzny. Ja chciałbym się skupić też na II wojnie światowej, a witam oczywiście i ojca prowadzącego, i pana doktora historyka z Bydgoszczy. Witam również, szczęść Boże. Panie doktorze, ja chciałem powiedzieć o Skarżysku. W Skarżysku przed wojną była państwowa fabryka amunicji. Potem jak Niemcy zajęli, oczywiście nie zbombardowali jej we wrześniu, tylko zajęli, i przyszły zakłady Hasak z Lipska. I w tym zakładzie w okresie od 40 roku do 45 zginęło około 35 tysięcy pracujących tam więźniów. W tym byli Żydzi oczywiście, znaleźli się i niektórzy z byłej Jugosławii, niektórzy rosyjscy, ale przede wszystkim Polacy. I
poza tym, no tam jeszcze powiem o takim fakcie. Otóż w 1943 roku zginął tam Tadeusz Nowak. Ja o tym mówiłem do ojca Oriona, który tam przyjmował telefony, czy to pani wtedy przyjęła, że został on powieszony na placu, kiedy zgromadzono tam całą załogę, żeby to była jakaś przestroga i ten człowiek z Młodzaw, bo Młodzaw okay, z Skarżyskiem były wtedy wsią, dzisiaj są już w ramach Skarżyska Kamiennej, został przykładnie powieszony za pomoc właśnie Żydom, bo nie wiem już, czy dał tam chleb, czy butelkę mleka, w każdym razie za taki czyn został powieszony. Ale jeszcze powiem o dwóch miejscach kaźni. W 1940 roku od 12 do 15 lutego na Boże, to jest dzielnica taka leśna, tam gdzie zresztą jest klasztor ojców redemptorystów dzisiaj, od 60-tych lat, to tam zginęło około 360 osób, głównie członków Orła Białego i ich rodzin. Przede wszystkim ze Skarżyska zginęli harcerze, zginęło tam 7 tych franciszkanów, też z Kamiennej, to jest dzielnica Skarżyska. A drugie miejsce, też w 1940 roku, też tego dokonali Niemcy, to była największa jednodniowa zbrodnia w Generalnej Guberni, kiedy rozstrzelano około 760 osób, inne źródła podają 781. I teraz jest ostatni wątek. Dzisiaj do tych miejsc pamięci, do tych dwóch, prowadzą znaki drogowe, gdzie pisze ofiary terroru 1940 roku. Ani nie ma, kto tego dokonał, prawda? A przede wszystkim, kto tego dokonał. Ja w tej sprawie pisałem kiedyś w tygodniku Skarżyskim artykuł. Oparłem się również o Światowy Związek Żołnierzy AK i pojechałem też do Kielc, do okręgowej dyrekcji, żeby zmienili. I ja nie wiem, czy tak w całej Polsce jest, ale na Kielecczyźnie tak jest, że nie ma wskazane, że to nie jest terror jakiś 40 roku, to mogli zrobić i na przykład Rosjanie, mogli Ukraińcy, mogli Polacy na Polakach. To zrobili Niemcy. Dlaczego na znakach drogowych, informacyjnych te rzeczy się ukrywa? Ja już mówiłem to kiedyś, jak pierwszym razem był pan Ziobro, jak przyjechał do Skarżyska, mówiłem mu o tym, że to należy zmienić. I daję to pod rozwagę i ojcu prowadzącemu, i panu, i tą sprawę trzeba było pchnąć do przodu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, że pan wytrwale też o to zabiega, o to miejsce, o danie imienia. Dziękujemy. Tak, ale żeby była właściwa informacja. Kto ten terror spowodował? Kto to zamordował tych ludzi? Panie doktorze, ja również dziękuję za taką szczegółową informację. Rzeczywiście, jest dużo rzeczy do zrobienia jeszcze, a tutaj to, co pan nam opowiedział o tym takim konkretnym miejscu kaźni, to jest dobrym asumptem do tego, żeby powiedzieć, że w Polsce takich miejsc kaźni są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, każdy powiat, każda gmina, w każdej gminie na terenie Polski i to zarówno w obecnych granicach, jak i dołączając do tego kresy wschodnie możemy takowe miejsce kaźni pokazać, wskazać, które oczywiście, że należałoby upamiętnić, a pod tym względem, szczególnie na kresach wschodnich, jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia. To pokazuje, jaką hekatombą była dla nas, dla polskiego narodu, dla Polski II wojna światowa. I ja tutaj też się odniosę do moich, w cudzysłowie, francuskich doświadczeń. Warto też naszym radiosłuchaczom powiedzieć, że w Europie Zachodniej jest zupełnie inne postrzeganie II wojny światowej niż w Europie Środkowo-Wschodniej. Otóż tamtejsze państwa, tamtejsze narody, typu Francja, typu Wielka Brytania, typu Belgia, tam pośród nich jest o wiele większa pamięć pierwszej wojny światowej niż drugiej wojny światowej. U nas odwrotnie. My o wiele bardziej pamiętamy o
II wojnie światowej, ze względu na to, że oczywiście w trakcie II wojny światowej zginęło o wiele więcej Polaków niż w trakcie I wojny światowej. Natomiast sytuacja w Europie Zachodniej jest odwrotna. Musimy sobie zdać sprawę, że Francuzów, czy Belgów, czy Brytyjczyków o wiele więcej zginęło w trakcie I wojny światowej i dlatego w naturalny sposób w tamtych krajach pierwszą wojnę światową, zwaną też Wielką Wojną, celebruje się o wiele bardziej, o tamtejszych wydarzeniach o wiele więcej się mówi niż o II wojnie światowej, co z perspektywy Polaka przebywającego w tych krajach poniekąd może być szokiem, ale to też jest... Trzeba rozumieć kontekst konkretny historyczny. I witamy kolejnego słuchacza naszego. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i pana doktora. Serdecznie cieszę się z tego tematu, ale sprowokował mnie ten telefon poprzedni, żeby coś panu historykowi powiedzieć. Nie wiem, czy bywa pan często w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Ale to już jest drobniejsza sprawa, ale ja byłam zaskoczona, tu mieszkam prawie 50 lat od matury, ale ostatnio tak szłam i zobaczyłam, że na tablicy, upamiętnienia są, ale na tablicy, na przykład jak ktoś przyjedzie i po angielsku chce przeczytać, a może po polsku, co się tam w parku działo na przestrzeni lat od powstania, to tak jakby wymazana jest II wojna światowa. W ogóle nie ma ani po polsku, ani po angielsku, że tam spadł liberator, że tam powstaniec na takiej górce jest taki kamień. No dobrze, są te kamienie, ale tak jakby przed wojną coś się zaczęło w tym parku i skończyło. Zakład oczyszczania miasta się tym zajmuje. Nie wiem, czy ma tam historyka, ale to są takie niby drobiazgi, ale jednak to mnie zszokowało. Także proszę historyków, żeby trochę przyjrzeli się temu parkowi Skarżewskiemu, ponieważ ktoś, kto przyjeżdża, no to tak pomyśli, że to właściwie wojny tam, a tam były naprawdę bardzo ważne i powstańcze jakieś tam walki i spadł liberator. No jest jedno. A druga taka, panie doktorze, refleksja, bo pan mówił, przypomniał pan konwencję haską. Bardzo pięknie pan to tak opowiedział, że okupant odpowiada za porządek i bezpieczeństwo. No, prawo rzymskie w porządku. Ale to taka refleksja tylko. I ja teraz rozumiem, skąd Niemcy mieli takie powiedzenie Ordnung muss sein. Przecież jak może... Niby to jest prawda, że okupant odpowiada, ale przecież jak to? On w momencie, kiedy napada i okupuje, to w ogóle wszelkie prawa narusza. I tych ludzi, którzy są... No, Polacy nie mieli żadnych praw przecież. I co to znaczy odpowiada za porządek i bezpieczeństwo? Ja może dlatego to tak zwróciłam uwagę, że moja matka no, przeżyła powstanie w Warszawie, przeżyła obozy, jej mąż zginął w Mauthausen. I ja nie byłam, ciągle o tym nie mówiłam, no, ale ja żyłam w tym i powoływanie się na konwencję haską w przypadku niemieckich tych, że odpowiada za porządek i bezpieczeństwo, to być może w jakichś małych miasteczkach tak było. Ale na przykład w Warszawie no, od razu rzeź woli mi się kojarzy. Owszem, z powodu tego, że było powstanie, to była mściwość, a potem spalenie Warszawy. Ale jednak śmiesznie to brzmi w kontekście tego, że okupant ma odpowiadać, bo przecież okupant narusza wszelkie prawa napadając. I dlatego, przepraszam, pan miał rację, oczywiście ja tę historię będę tutaj śledzić, jaka jest ta konwencja haska i wszystko, ale to jest tak jakby zasłanianie się prawem tam, gdzie w ogóle bezprawie nastąpiło. No przepraszam, że to powiedziałam, to o pamięci mojej matki, chociaż ona nie była taka zaziorna. Przeżyła wiele, ale wszystkiego dobrego, z Bogiem. Z Bogiem, pani Mario, bardzo dziękujemy. Oczywiście, jak najbardziej zgadzam się z tym, że okupacja niemiecka to było bezprawie i mordy i ludobójstwo. Ja to opowiadałem o tym w konkretnym odniesieniu do ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego. Jeszcze raz podkreślam, za morderstwo odpowiada morderca.
Nie może za morderstwo odpowiadać ktoś, kto tego nie uczynił. Jeszcze w międzyczasie takie porównanie mi przyszło, żebyśmy zrozumieli ten kontekst. Ja mówię, chodzi o wytłumaczenie tego konkretnego przypadku. Ja wynajmuję komuś mieszkanie. Lokator, czyli w tym mieszkaniu, powiedzmy, zaprasza trzecią osobę i ją morduje. To kto odpowiada za morderstwo? Ja, jako właściciel tego mieszkania, czy konkretny morderca, który zabił konkretną osobę? No oczywiście morderca, nie ja. Ale rzecz jasna, też czym innym jest suche zacytowanie obowiązków praw wynikających z wojny, z prawa wojennego, które są generalnie w konwencjach haskich, później konwencjach genewskich. To jest suchy materiał prawniczy, z którego oczywiście niewiele wynikało, odnosząc to konkretnie do praw i obowiązków Niemców w trakcie II wojny światowej, bo tereny, które oni zajmowali, którymi administrowali, to było bezprawie. I jeszcze raz, to też podkreśliłem, przecież jest oczywistym, że Niemcy na terenach, które okupowali, celowo wzniecali niesnaski międzynarodowe. Celowo wzniecali niesnaski narodami, celowo napuszczali jedne narody na drugich, w cudzysłowie szczuli, jedne narody przeciwko drugim, żeby też w ten sposób, w tak zwanych w cudzysłowie białych rękawiczkach, dokonać pewnych rzeczy, o które im chodziło. To jest oczywiste. To jest oczywiste. A druga część, czyli pani akurat pierwsza o tym powiedziała na początku swojej wypowiedzi, do tych rzeczy, które jeszcze należy dokonać odnośnie nazewnictwa, odnośnie sformułowań, które mamy na pewnych pomnikach, na pewnych tablicach, w pewnych miejscach historycznych, czy też o podkreślenie, że w danych miejscach historycznych coś się działo. To jest rzeczywiście bardzo istotne. To, co pani powiedziała, że przydałoby się, żeby takie te najistotniejsze miejsca pamięci narodowej były oznaczone i opisane nie tylko w języku polskim, ale również w innych językach. Przede wszystkim po angielsku, również po niemiecku, również po rosyjsku, żeby informacja o tym, co się stało, co się wydarzyło w tym miejscu, dotarła nie tylko do Polaków, ale również do gości, którzy nasz kraj odwiedzają. A swoją drogą to też ciekawe, że takie miejsce jak Park Skaryszewski, gdzie się tyle rzeczy działo ważnych, historycznych, jest gdzieś taką też białą plamą, nieopisaną. Może właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego byłoby taką instytucją, która by się tym mogła gdzieś zainteresować. No gdzie jak, ale w stolicy tak sobie można, należałoby życzyć, żeby takie rzeczy były jakoś dopowiedziane. Tak, także tutaj w tej materii jest jeszcze naprawdę dużo, dużo do zrobienia. Ale to za to nie odpowiada tylko i wyłącznie Instytut Pamięci Narodowej, ale za to odpowiadają również instytucje państwowe, odpowiednie służby samorządowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pasjonaci, którzy prowokują, tak, i wskazują palcem. 22:42. Radio Conchita.